Cześć. Cześć. Widziałam wasz film z Marcinem Rutą o łuku elektrycznym i zrozumiałam z niego, że ciężko jest dobrać odpowiednią ochronę dla łuku elektrycznego, jeżeli nie znamy konkretnej charakterystyki urządzenia elektroenergetycznego. Ale w rozmowie pada dużo liczb, rozmawiacie o klasach i chciałam zapytać, czy możesz przybliżyć mi nieco ten temat? Kilkanaście lat temu opracowano pierwsze standardy opisujące badania ochrony przed łukiem osłon twarzy. Była to niemiecka norma GST-29 i amerykańska ASTM-F2178. Standardy te opracowano na podstawie norm dotyczących badań zagrożeń termicznych spowodowanych działaniem łuku elektrycznego, ale dla odzieży. Okej. Nie będę ukrywać, że normy nie są mi super bliskie. I czy możesz mi powiedzieć coś więcej o samych badaniach? Więc pierwsza z tych norm, GST-29, opisuje procedurę badawczą zwaną box test, w której ochrona przed łukiem jest definiowana za pomocą klas. Jest to klasa pierwsza i klasa druga. Druga, zwana potocznie open arc, podaje wartość energii wyrażonej w kaloriach na centymetr kwadratowy, przed którą chroni osłona twarzy. Jasne. A czy możesz na konkretnym przykładzie powiedzieć mi, skąd ta wiedza, że Helm Sekra 2 jest ochroną w klasie drugiej? A to już w tym momencie muszę Cię zaprosić do stanowiska badawczego BoxTest. Omówimy proces badania według niemieckiej normy GST-29. Uwaga! I tu mamy stanowisko BoxTest, wykonanie zgodnie z normą GST-29. Jasne. Mamy dwie elektrody, aluminiową i miedzianą. Do nich dostarczamy napięcie, niskie napięcie o wartości 400 V. Między elektrodami, które są odległe od siebie o 30 mm, umieszczamy drut miedziany, którego grubość nie przekracza 0,5 mm. Jasne. Tu mamy prostopadłościan, z którego usunięto jedną ze ścian. Energia powstająca przy zwarciu odbija się, część energii odbija się od pięciu ścian i ukierunkowana jest na makietę głowy, gdzie umieszczono kalorymetry. Okej, kalorymetry do pomiaru temperatury. Właściwie do pomiaru przyrostu temperatury. Jasne. Kalorymetry umieszczone są w miejscach oczu, ust i podbródka. Jasne, czyli rozumiem, że nazwa badania BoxTest wzięła się od... Dokładnie, wzięła się od tego pudełka. Można to nazwać, ten prostopadłościan możemy nazwać pudełkiem. W rozmowie z Marcinem poruszaliście też temat odległości, która ma znaczenie dla ekspozycji na energię łuku elektrycznego. Dokładnie, tutaj tworzy się energia łuku, czyli energia elektryczna, która jest dostarczana do urządzenia. Energia jest emitowana i ta część energii, która dochodzi do kalorymetrów, nazywa się energią wyładowania. Energia wyładowania maleje wraz z wzrostem odległości, a odległość, z której znajduje się operator od miejsca generowania łuku i przy której on dozna oparzeń drugiego stopnia, nie stosując żadnych środków ochrony indywidualnej, nazywa się granicą łuku elektrycznego. Okej. Okay. Czy dobrze rozumiem, że im lepszą ochronę zastosujemy, tym ta granica będzie mniejsza. Dokładnie. Okej. Okay. Można też dodać, że odległość między elektrodami a pierwszym z kalorymetrów jest zawsze stała i wynosi 350 mm podczas badania BoxTestu oczywiście. Jasne. A z czego wynika ta odległość? Zgodnie z normą GST-29. Okej. Okay. Tutaj widzę podobieństwo do prac przy złączu kaplowym. Dokładnie. Ten układ w przybliżeniu odzwierciedla faktyczne, rzeczywiste warunki takiego łuku, tam gdzie pracują operatorzy przy złączach kablowych, rozdzielnicach i tak dalej. Czyli my już zakładamy przed badaniem, czy środek ochrony indywidualnej będzie miał pierwszą czy drugą klasę?
Dokładnie tego nie wiemy, ale możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że dana osłona wytrzyma energię łuku spowodowaną przez prąd zwarciowy 4 kA lub 7 kA. I wtedy taką energię zadajemy. Dokładnie. Przez łuk. Jasne. Pierwszy test, zwany kalibracją, przeprowadzamy bez umieszczenia na makiecie głowy osłony twarzy. Chcemy po prostu sprawdzić, jaka energia jest wytworzona przez łuk i jaka energia dociera do kalorymetru. Okej. Okay. To przejdźmy do wykresu. To jest krzywa opracowana na podstawie danych odporności ciała ludzkiego na ciepło. Ona jest stosowana do przewidywania poparzenia drugiego stopnia. Zwana jest krzywą Stolla. A nie Stolli? No faktycznie. Stolli była kobietą. Powinniśmy odmieniać jej nazwisko jako rzeczowniki. Więc okay. krzywej Stolli. Zgadza się. Tu mamy wykresy, które opisują przyrost temperatury na obydwu kalorymetrach umieszczonych w miejscu oczu. Jak widzimy, wszystkie są powyżej krzywej. I to są tylko zapisy z kalorymetrów w punktach oczu? Tak. Pozostałych nie ma na tym wykresie? Tutaj nie, bo to jest tylko kalibracja. Mhm. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli one są powyżej tej krzywej, to znaczy, że operator w tym momencie doznałby oparzeń drugiego stopnia lub wyżej? Powyżej, dużo powyżej. Zobacz, że w bardzo króciutkim czasie, czyli niecałą sekundę, wzrost temperatury jest rzędu 28 stopni. Czyli jest powyżej krzywej, to już jest poważne poparzenie. Jasne. Następne testy przeprowadzamy już z umieszczonym na makiecie głowy osłoną twarzy lub hełmem z osłoną twarzy. Możesz podać mi hełm? Jasne. I teraz wykonujemy testy, które potwierdzą nam, jaka część energii zostanie pochłonięta przez osłonę twarzy, a jaka część energii dotrze do kalorymetru. Okej, okay, i wykonujemy jeden test kalibracyjny i jeden test z osłoną? Nie, jeden test kalibracyjny, natomiast cztery testy na osłonach twarzy. Czyli musimy dostosować cztery hełmy z czterema osłonami i wszystkie cztery muszą przejść badanie. Jasne. A jaki musi być wynik, aby test okazał się pozytywny? To przejdźmy do wykresu. To jest wykres już opisujący pomiar przyrostu temperatury z założoną osłoną. Okej. Okay. I tutaj mamy krzywą Stolli, która była na poprzednim wykresie. Dokładnie. Jak widzimy, wszystkie odczyty z kalorymetrów, czterech, oko lewe, oko prawe, usta, nos i podbródek są poniżej krzywej Stolli. Stolli. Największy przyrost, zobacz, w którym miejscu jest, na której krzywej? Nos i usta. Czyli tej czyli czerwonej. Tej czerwonej. Czyli tutaj dociera najwięcej energii. Dokładnie. Pamiętajmy o tym, że takie badania nie jedno musimy wykonać, a cztery. I wszystkie muszą być pozytywne, czyli wszystkie krzywe odczyty z kalorymetrów muszą być poniżej krzywej Stolli. Po takim zwarciu następuje uszkodzenie elektrod, pudełka, no i oczywiście osłony. A osłona musi być... No, tego samego typu, ale nowa. Dokładnie. Jasne. Okej, okay, wiele mi wyjaśniłeś, jeżeli chodzi o box test. Chciałabym jeszcze dopytać o różnicę między pierwszą a drugą klasą w tym teście. No i przede wszystkim, o co chodzi z tymi kaloriami? To już jest procedura badawcza, ta druga procedura badawcza, zwana Open ARC, wykonywana zgodnie z amerykańską normą ASTM F2178. Ale to już jest temat na kolejną rozmowę. Okej. Okay.